Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 16 września, godzina 15:30 i jedziemy z gnojem. Ostro działamy, nie ma lipy, jest akacja. Popadało trochę w weekend, bo w sumie 35 litrów spadło, także nie jest źle. Trochę mamy już poorane, bo w sobotę oraliśmy pod żyta na takich typowych piachudrach. Piachach idzie, zobaczymy jak będzie szło na glinie, no bo mamy tutaj glinę do zaorania. Wozimy teraz pod przężyto. Tata woził od rana pod jęczmień. Ogólnie dawka jaką celujemy, no to jest około 30 metrów sześciennych na hektar. Dlaczego mówię w metrach sześciennych? Ano dlatego, że dla niektórych taki rozrzutnik 2,5 tonowy może mieć 2,5 tony, dla niektórych może mieć 3 tony, a dla niektórych może mieć 1,5 tony. Także już sami zdecydujcie, no gnój taki jest jaki jest, no to jest na razie z brzega, w miarę świeży. Mówię około 30 metrów sześciennych, no bo na takim rozrzutniku są około 3 metry sześcienne, a na hektar dajemy około no 9-10 rozrzutników. Tak, staramy się. I razy drzwi. Coś powiem mało. No, może mało, ale weźcie pod uwagę to, że my co 2 lata gnoimy każdą działkę. Każda działka jest co 2 lata gnojona. Także no, to też trzeba wziąć pod uwagę. Bo niektórzy walą po 40 ton i gnoju nie widzą działki przez 4 lata potem, więc no, to też jest coś zupełnie inna kwestia. Posiewy narosły tragicznie. Już normalnie kurde jak poplon. Do zgnojenia w tym roku mamy około 5 hektarów. Także wcale nie mało. Zobaczymy jak to się będzie orać w ogóle. Bo tutaj jest glinka. Także może być ciekawie. Ogólnie dość długa przerwa od nagrywania dla mnie, bo już w sumie z 1,5 miesiąca nie nagrywałem. Bo jak się skończyły prace poszliwne, tak no nie było nic do nagrywania zbytnio. Także no dość długa przerwa nagrywaniu. Bardzo fajna sprawa w samie rozłączanie i załączanie drugiego stopnia sprzęgła bez wyłączania wałku WOM. To jest bardzo fajna sprawa. Tak to sobie można opyk i już jedziemy. Tutaj tego hektar 60 dzisiaj nie zdążymy rozwieźć.
jeszcze może Rodzy byśmy zdążyli, ale nie zdążyliśmy zaorać tego. Także będziemy rozwozić tak no, do około 18. Potem się wpinamy w pługi i ooramy. Bo jest na ekoschemat obornik, także no wiadomo jak to jest na ekoschemat. Trzeba w ciągu 12 godzin zaorać. Ogólnie na pewno tutaj tego hajza 60 dzisiaj nie zdążymy rozwieźć. Znaczy może rozwieźć byśmy zdążyli, ale nie zdążyliśmy zaorać tego. Także będziemy rozwozić tak no, do około 18. Potem się wpinamy w pługi i ooramy. Bo jest na ekoschemat obornik, także no wiadomo jak to jest na ekoschemat. Trzeba w ciągu 12 godzin zaorać. Resztówka na wolniejszym biegu. Władek nie stygnie, bo w międzyczasie, gdy ja jestem na polu i rozwalam, pana tutaj orze koło domu, pół hektara jest dla orania, to będzie żytko. Jeszcze mam, że dwa rozbiki rozwieziemy i trzeba się wpinać w pługi. Znaczy no sama wpiąć pługa i jechać orać. No i taka to robota. Jak widzicie. Śmierdząca. Ale jakże ważna. Jedyne źródło wieloskładników, można powiedzieć, u nas to obornik. Ogólnie pompa woła o pomstę do nieba już. Trzeba ją zmienić w niedalekiej przyszłości. Bo jakby nie patrzeć, no trochę wolno podnosi już.
No ale co tu się dziwić, pompa oryginalna, 80 rok. Co my tutaj chcemy? Założy się NS16 jakąś pompę i będzie elegancko się pyrkać. Tak to ona mocno tam ma, podnosi, tylko że wolno po prostu. No i tutaj już się zaczyna trochę lepszy gnój, starszy, bardziej przerobiony. Najlepszy dojdzie tam pod końcem. No i 7 minut, rozrzutnik załadowany. Czego chcieć więcej? No, lepsza pompa byłaby, to by się szybciej załadowało. No ale jest dobrze. No i witam dnia następnego. 17 września. Jedziemy. Ogólnie już końcówka pryspy. Także obornik już w miarę fajnie przerobiony. Ładnie to wygląda. Od wczoraj co się zmieniło? No tylko tyle, że pryspa dużo ubyła. Wywiezionych jest, jeśli dobrze liczę, 26 rozrzutników. Wczoraj zaorane 0,5 hektara pod jęczmień. Tutaj orałem ja, Władziem. Tata orał ten długi kawałek pod Przężyto. No zobaczcie, jaki ładny towar. Ligancki. Jedziemy.